Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Julką. Aha. Widzisz, jestem z Julą. Hej. I nagrywamy test słodyczy z zagranicy. Już drugi test słodyczy z zagranicy. Tylko ten filmik będzie po prostu bardzo krótki, dlatego że po prostu zamówiłyśmy sobie z Julką słodycze, bo Julka nie próbowała na przykład Reese's lub Poki, a ja już to próbowałam i to już było nagrane na tym właśnie kanale moim. To już było nagrane, więc bez sensu nagrywać jeszcze drugi raz. Ale zamówiłyśmy sobie jeszcze dwie inne rzeczy, a mianowicie Nutella Be Ready. To są takie dwa wafelki i bardzo się opłacało, ponieważ jeden taki wafelek kosztuje 3 zł, a dwa kosztowały 4. Więc no, chyba się opłaca. I mamy jeszcze tutaj taką krówkę o smaku toffee, ale ja ją chyba w Polsce widziałam, mi się zdaje. No, no ale przetestujemy, bo jeszcze nie jadłam i mamy tutaj soczek na popitkę, jakby no i tak po prostu nie powiem, zdawało. Że tą krówkę tak szybko naciskałam, zamawiałam. Bo nie wiedzieliśmy już co kupić po prostu. To było takie jedno kliknięcie, nie wiedziałyśmy w ogóle, co zrobiamy. A, bo już to otworzyłam. A, otworzyłam. O Jezu, jeszcze nie mogę doczekać. Potem, no niektórzy to chwalili. Jest. Ale super. To jest jeszcze w papierku. A, to jest przyklejone. Aha, super. Zobaczcie, jak to super wygląda, ale to jest przyklejone. Zaraz ci zniszczę, jak to ja. Otworzysz? Nie, to lepiej nie. Aha. Dobra, masz. Dobra. Jestem bardzo ciekawa, bo mam, kocham Nutellę. I ja właśnie podobno, no nie wiem, dobra, zobaczymy. Właśnie to ten wiezi nie złamało się? Nie wiem, nie złamało się, dobra. Tak. Super to jest, dobra, otwieramy. I na 3-4 próbujemy, okej? Okay? Masz nożyczki? Nie. Dobra. O, ale to świetnie. A ja inaczej sobie to wyobrażałam, ale no, fajnie, spoko. Wygląda jak chlebek. Taki chlebek. To co? 3, 4. Tak to wygląda. To jest przepyszne. Przepyszne. Ile dajesz od 1 do 10? 10. 10 na 10, ja bym mogła to jeść. Naprawdę. Dobra, teraz to toffee. Więc teraz spróbujemy to toffee. W ogóle. Ja też nie mam ochoty, bo to po prostu. No to wygląda jak krówka zwykła. O. Nic specjalnego. Krówka. Zwykła. Tylko, że nie jest tak chrapiąca. I duża. I XXL. No. Może nie jest tak bardzo słodka. No. To jest plus. No. Bo ja nie lubię takich słodkich bardzo rzeczy. Lepiej. Nic specjalnego. 4 na 10. Trzy nawet. Ja przypadłam za krówką. No więc tak jakby ta Nutella wygrała, bo ona po prostu jest mega. Ja chyba ją dokończysz. A ja na chwilę pozostawię sobie na prostu. Bo masz. Po prostu. To jest smak zwykłej Nutelli. Z takim wafelkiem. Tak. I to jest po prostu pyszne. Tak jakby się loda jadło, tylko że nie zimnego. Nie. Nie. To bardziej, to po prostu. Ja nie wiem, teraz jak to określić. Muszę jeszcze jednego zrobić. Bo to ten wafelek, ja sobie inaczej ten wafelek wyobrażałam, ale inny smak po prostu sobie wyobrażałam, a ten jest jeszcze lepszy. To jest taki po prostu gładziutki ten, no, wafelek. Z wyżłopanym N. Nutella i to jest właśnie w środku tak Nutella. Proszę.
No więc to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Naprawdę polecam tą Nutellę. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w następnym teście. Na pewno teście. Pa, pa. A teraz siedzimy sobie z Julką na balkonie. Tu jest Jula. No i siedzimy i tak Wam dogrywam do tego testu. To właśnie. I bardzo się boję, żeby telefon spadł, bo ja nie jestem przyzwyczajona na balkon. Jesteśmy 4-5. Patrycja na tym balku była. Wiem, widziałam. Na Snapie. No. No. Pozdrawiam Patrycję. Pa. Miecz. Miecz. Czni. Czni. Ko. Ko. Skoko. Kokowską. Kokowską. Dobra, no to pa, pa. Piłka.